Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No to moje pierwsze pytanie. Czy czujecie się inwigilowani? Tak wszelako. Nie chodzi mi o Pegasusy, rządowe jakieś tam programy, aplikacje, tylko tak codziennie. Bo ja powiem Wam tak, wydaje mi się, że jak najbardziej, nie no, żadnych głosów nie słyszę, ale bardziej chodzi mi o to, że wystarczy, że w domu się coś odezwę, o jakiejś rzeczy powiem, a za chwilę na Facebooku reklama mi tego wyskakuje się. Pytam, w jaki sposób? No właśnie w taki sposób. Ta inwigilacja jest wszechstronna, z każdej strony nas otacza i to samo dzieje się w motoryzacji i to też nie od dziś. Oczywiście właściciele Golfa 2, mówmy się szczerze, no mogą spać spokojnie, ale jeżeli mówimy o nowszych samochodach, to im dalej w las, tym więcej o nas wiedzą, bo wystarczy to, że samochód ma nawigację z GPS-em. To dla koncernu danej marki, jeżeli ten system jest online'owy, szczególnie sprzęgnięty z systemem e-call, czyli automatycznym dzwonieniem w razie zdarzenia pod 112, czyli też kartą SIM, która jest tam zakodowana, może sprawiać, że dany koncern no, ma sporo informacji do obrobienia i sporo wiedzy o nas, gdzie się poruszamy, gdzie parkujemy, gdzie mieszkamy, gdzie tankujemy, gdzie chociażby jemy. To są zapewne niezwykle cenne informacje zarówno dla koncernów, które produkują te auta, ale i też dla podmiotów zewnętrznych, dla innych marek około motoryzacyjnych. Jest to niezwykle ważna treść. Prawda jest taka, że właśnie dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat inwigilacji, bo na własnym przykładzie mogę powiedzieć jedno, rok 2019. To też taka magiczna sytuacja. Wracałem z Krakowa z nagrań i mniej więcej w okolicach Częstochowy taki piękny plener zobaczyłem. Mówię, dobra, mówię, tu zrobię sobie zdjęcia, bo DS-a trójkę Racinga chciałem wystawić na sprzedaż. Mówię, tu zrobię zdjęcia, piękne zdjęcia do sprzedaży. No i zrobiłem zdjęcia, tylko że 10 minut później uderzyłem w sarnę i pół przodu w tym DS-ie nie było, więc lekko się pospieszyłem. I co wtedy się wydarzyło? Uderzenie, chwila takiego zamroczenia i słyszę, samochód dzwoni, no bo był ten system e-call, dzwoni pod 112. Auto, Polska, salon, wszystko niby tu okej, gdzie się dodzwoniło pod 112 do Francji. Zapytałem panią, czy możemy, bo ja po francuski to nie do końca, czy możemy przejść na język angielski, więc powiedziałem, że wszystko jest ok, że chyba samochód kraj pomylił i że nie potrzeba wzywać pomocy. Bo prawda jest taka, że jeżeli mamy ten system zintegrowany z naszym samochodem, tam zapewne też jest karta SIM, no bo w jakiś sposób połączenie musi być wykonane, bo niekoniecznie musimy mieć swój telefon sprzęgnięty z tym systemem. Samochód automatycznie dzwoni, jak i również wysyła swoją pozycję geograficzną, więc wiele osób dużo o naszych samochodach tak wie. A co jeszcze nowe auta będą wiedziały o nas więcej w najbliższym czasie? Zapraszam na odcinek. Jak krótki odcinek, to i krótkie lokowanie, więc krótko mówiąc, wejdź sobie w link poniżej, jeżeli w niedługim czasie kończy Ci się ubezpieczenie komunikacyjne. Tam poprzez porównywarkę ubezpieczeniową Mubi będziesz mógł sobie przekalkulować, sprawdzić, poszukać tego, co jest najtańsze i tego, co Cię najbardziej interesuje. Dodatkowo masz poniżej w linku w opisie też rozpisane, co i kiedy, z jakiej promocji można skorzystać, że można dostać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia. I to są realne pieniądze, które możesz otrzymać na konto, jeżeli będzie to zatwierdzone. Nie żadne bony, nie żadne czeki, realny przelew w wysokości 150 zł jako zwrot. Przy mniejszych samochodach można powiedzieć, że nawet pełen bak paliwa. Dodatkowo też można zarabiać na linkach polecających, ale o tym też już nieraz mówiłem. Wszystko macie w linku poniżej. Zapraszam Was, przechodzimy do materiału. Tak, trzymam telefon, bo na przykład chciałbym swoje Audi w tym momencie namierzyć. Po pierwsze, jestem w stanie poprzez aplikację Audi namierzyć lokalizację po mapach Google, gdzie auto w danym momencie stoi. Ile jest paliwa, kiedy przegląd, gdzie udać się do serwisu, wszystko jest w aplikacji zaznaczone. Czyli wiedzą na chwilę obecną już bardzo dużo od nas. A co się zmieni, chciałem powiedzieć, od 7 lipca 2022 roku, czyli to, co już było, ale bardziej porozmawiajmy o 7 lipca 2024, bo na chwilę obecną wszystkie nowo wyprodukowane samochody muszą mieć tak zwaną czarną skrzynkę, a dla aut obecnie produkowanych tą datą graniczną jest 7 lipca 2024. I co będzie składało się na czarną skrzynkę, którą będzie można wykorzystać chociażby po zdarzeniu, jeżeli biegły czy rzeczoznawca z firmy ubezpieczeniowej będzie chciał skorzystać z informacji. Pierwsza rzecz. Prędkość pojazdu w zakresie od 0 do 250 w ciągu 5 sekund przed zdarzeniem. Czyli zanim zadziałają sensory poduszek, będzie wiadomo, z jaką prędkością auto uderzało. Stopień otwarcia przepustnicy, wciśnięcia pedału przyspieszenia w ciągu 5 ostatnich sekund przed zdarzeniem. Czyli jeżeli ktoś próbował driftować i przepustnica była na 100% otwarta, będzie też to zaznaczone. Użycie hamulca w ciągu 5 sekund przed zdarzeniem.
też niezwykle newralgiczna rzecz, chociaż tutaj bardzo często policja jest w stanie szczytywać to chociażby po znakach na drodze. Ruchy kierownicą w ciągu 5 ostatnich sekund tak samo. Zmiana prędkości wzdłużnej i poprzecznej w czasie kolizji. Też jako ciekawostka, stan pasów bezpieczeństwa, zapięte, niezapięte w ciągu 1 sekundy przed zdarzeniem, czyli na zasadzie mamy małą kolizję i szybko zapinamy pasy, żeby wszystko wyglądało, że jest ok, no to możemy mieć mały problem. Prędkość obrotowa silnika, włączenie się układu ABS, czyli można będzie cykl ABS-u dokładnie tutaj przeczytać, kąt przechyłu pojazdu, czyli też będzie jakaś funkcja żyroskopu w tym stosowana. Działanie systemu stabilizacji toru jazdy, umówmy się, że ESP jest rozwinięciem układu ABS. Stan położenia przednich foteli, jaka pozycja była przyjęta. Stan kontroli ciśnienia pomiaru powietrza TPMS w ciągu sekundy przed zdarzeniem. Działanie tempomatu na 5 sekund przed zdarzeniem. Stan aktywności systemów wspomagania kierownicy. System utrzymania pojazdu w pasie ruchu. I jeszcze jedna rzecz, która do tego dojdzie, asystent zmęczenia. Czyli patrząc na to, jeżeli będziemy starali się o odszkodowanie chociażby z naszej polisy, z autokasko, przyjedzie ubezpieczyciel, podepnie samochód pod swoje gniazdo diagnostyczne i pod swój komputer i powie tak, no dobra, jechał pan po pierwsze za szybko, po drugie asystent zmęczenia już 5-krotnie panu mówił, że powinien pan zjechać i zrobić sobie przerwę, bo teraz te asystenty mamy, tylko one tak się uruchamiają co jakiś czas, jakaś kawa i tyle, odpocznij, nie przejmuj się. Te systemy mają już być bardziej newralgiczne i co ciekawe zapisywać się w pamięci. Oczywiście takie systemy, które już obecnie mamy, czyli na przykład brak płynu do spryskiwaczy też się zapisuje w pamięci komputera, niski poziom paliwa, niski poziom AdBlue, to też wszystko się zapisuje w pamięci naszego systemu i też może stwierdzić rzeczoznawca, że no ale proszę pana, mógł mieć pan słabą widoczność, skoro nie było płynu do spryskiwaczy. I to wygląda trochę jak na takiej kartkówce. Minus 5%, tutaj minus 5, minus 4, minus 10, minus 20. Wie pan co? My panu to nic w tym momencie wypłacać nie musimy. Oczywiście te czarne skrzynki są robione na wzór samolotów. Klient sam skorzystać z nich na co dzień nie może, mimo że one magazynują mnóstwo danych i są swojego rodzaju GPS-em, to one nie są GPS-em dla nas. Zapewne wprowadzanie nowo homologowanych samochodów będzie trudne w przypadku niższych segmentów, z tego względu, że Dacia już się musiała napocić, jeżeli chodzi o tworzenie systemu eCall, jeżeli chodzi o dokładanie w pierwszej kolejności jeszcze systemu ESP, systemu TPMS, czujników ciśnienia w ogumieniu i kilku innych opcji, które w międzyczasie wchodziły, szczególnie przy autach budżetowych, to też było mocno widać, że Duster, który przez długi, długi czas w wersji Access bardzo mocno był tutaj promowany, że cena 39 900, najtańszy SUV na rynku, potem okazywało się, że było 54 900. Teraz oczywiście Dustera już poniżej 70 tam kilku tysięcy nie kupimy. Tak, mam świadomość, że on jest z innym silnikiem, bardziej rozwiniętym. To już nie jest zwykłe 1.6 16, znana chociażby z Meganki jeszcze jedynki poliftingowej, ale dla takich koncernów okazywało się, że szpikowanie tych aut elektroniką, owszem, elektroniką, którą klient też może wykorzystać, sprawia, że te auta będą zdecydowanie droższe. Co za tym idzie, nie od dziś już się mówi, że w kolejnych koncernach te mniejsze segmenty będą newralgicznie zmniejszane. Chodzi o to, że te tańsze auta w Europie przestaje się już opłacać sprzedawać, szczególnie jeżeli chodzi o wersje spalinowe. Te, które jeszcze są łączone chociażby z hybrydą, czy są zarówno wersją spalinową, jak i wersją elektryczną, mają jeszcze szansę i rację bytu, ale będą to informacje z tej czarnej skrzynki, które głównie będą tutaj interesowały policję, służby będące na miejscu zdarzenia, czy przede wszystkim ubezpieczycieli, którzy będą nam mówili, ile mogą wypłacić. Oczywiście cały czas się mówi też o wprowadzeniu tempomatu aktywnego i inteligentnego w postaci. Dziś mamy coś takiego, że mogę sobie na tempomacie ustawić, że ma szczytywać znaki i jechać zgodnie z tymi szczytywanymi znakami. Działa to koślawo. Z tego względu, że jest 50, za chwilę jest przekreślenie, więc on widzi 90 i zaczyna ostro, dynamicznie przyspieszać i pół biedy, jeżeli jest sucho, ale jeżeli jest mokro i mamy auto z tylnym napędem, to tak auto nam za bardzo w tym wszystkim nie pomoże. Mówi się o tym, że to ma być system, którego nie będziemy mogli przy tempomacie wyłączyć, że ma być to rzecz, która będzie nas równiutko tutaj kierowała. Mnie bardziej zastanawia jedna rzecz.
mamy krytyczną sytuację na drodze. Na przykład, okej, jest nasza wina, próbujemy wyprzedzać, ale widzimy, że gdzieś tam jest zakręt, górka, jedzie auto z naprzeciwka. Co w takiej sytuacji zrobić? Hamować, przyspieszać. Zapewne będzie opcja pewnie chyba dwukrotnego naciśnięcia pedału gazu bądź otworzenia przepustnicy maksymalnie, żeby móc w trybie awaryjnym wyprzedzić, tylko nie wiem, czy każdy tak od razu newralgicznie będzie w stanie zareagować w sytuacji stresowej. Tak miejmy świadomość, te auta będą coraz bardziej naszpikowane elektroniką. Jak tak sobie spoglądam na moją Octavię 1 z 2004 roku, mówię, kurczę, to auto jest coraz fajniejsze, ono ma teraz drugą młodość, licznik idzie od nowa. Jeszcze pewnie nie jedno auto na tym drugim przekręceniu licznika objedzie. Może nie tyle, że prędkością, bo ona ma raptem 110 koni po chipie przy 960 tysiącach kilometrów, ale jeżeli chodzi o żywotność silnika. Takich aut już nie ma. Owszem, są inne, które też są ciekawe, jeżeli chodzi o małe spalanie, ale mam wrażenie, że inwigilacja jest już na tyle postępująca, że my jako kierowcy dużo do powiedzenia już w samochodzie mieć nie będziemy. I przypomina mi się taka bajka moja z dzieciństwa, Jetsonowie, gdzie faktycznie mamy taki pojazd, który będzie nami sterował do pracy, do sklepu, na zakupy. Dziękuję, do widzenia. Najlepiej nie zakup, tylko wynajem. Taki jest, widzę, cel, taki jest kierunek europejski, żeby auta nie mieć, a jedynie posiadać. Musimy się jakoś oswoić z tą rzeczywistością. Dajcie znać, co wy wszyscy o tym myślicie. A póki co, żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!